moim wrogiem, choć patrzysz na mnie tak. Uwierzyć w to nie mogę, że nie wiesz tego sam. Spoglądasz na mnie wrogo, bo ktoś ci kazał stać. I sam już nie wiesz po co mamy się tak bać. Zwariował świat, ktoś lepszy jest, ktoś nie. Ktoś wie, że lepiej wie. Zwariował świat, podzielił mnie i ciebie. Stoimy obok siebie. Zobacz, co widzisz między nami. Jesteśmy tacy sami. Proszę, zobacz, co widzisz między nami. Jesteśmy tacy sami. Jesteś moim wrogiem. Nie musisz kryć już tak emocji swych pod maską. Nie ma się już czego bać. Wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Uwaga, uwaga, uwaga. Mamy. Zgodnie z obowiązującym prawem, panowie policjanci powinni powołać się na swoją przysięgę, bo przysięgali narodowi, a nie zbrodniarzom z Sejmu. A jak wiemy, te wszystkie rozporządzenia, te wszystkie ich ustalenia, które teraz wprowadzają, to są przestępczymi rozwiązaniami. Jeżeli pan komendant policji jeden czy drugi nie orientuje się w tym, że wykonuje przestępcze rozkazy, to niestety nie jest dobrze. Panowie policjanci, apeluję do was. Oni niedługo upadną. Oni upadną. I ci, którzy nękają tych biednych ludzi, nie tylko tutaj zgromadzonych, ale zgromadzonych, wykonujcie zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z przysięgą, jaką składaliście narodowi, a nie co oczekuje od was jeden z drugim Kaczyński. Nie jemu przysięgaliście. Macie prawo odmówić wykonania rozkazu niezgodnego z prawem. A dokładnie wiecie, że rozporządzenie jest rozporządzeniem przestępczym. Każde rozporządzenie musi zostać wydane w oparciu o ustawę. To rozporządzenie nie ma umocowania w żadnej ustawie. Nie mówię już o konstytucji. Także nikt nie przyjmuje żadnych mandatów. Mandaty, jak wiemy, panowie policjanci, są wyrzucane przez sąd do śmieci, a wy o tym dokładnie wiecie. Wiecie, że sądy wyrzucają mandaty do śmieci i będzie nas jeszcze więcej. A byłoby nas więcej jeszcze, gdyby nie to, że cały czas wszyscy są zastraszani. Żyjemy w strachu. Dzisiaj myślicie, że skąd się wzięła ta interwencja policji na samym początku? To jest wszystko psychologia. Oni weszli, tu nas otoczyli, było ich więcej niż nas. Ile nas było na początku? 5 osób. To wszystko jest zaplanowane, żeby stłumić wszelkie oznaki wolności, wypowiadania się. To jest wszystko. Oni to o tym nie wiedzą, bo ci policjanci też są sterowani. To jest tak zaplanowane, żeby wejść tutaj i was wszystkich pogonić. Te postawy policjantów agresywne. Pytam się, jeżeli nie musicie wykonać, to zróbcie to z poszanowaniem drugiego człowieka, a nie z postawą agresywną. Postawa agresywna jest nie do zaakceptowania. Ubranie maski to już jest pierwsze przestępstwo, wykroczenie przez policję. Policjant będący w masce, kiedy nie ma postawy prawnej, ma niekompletne umundurowanie. Maska nie jest częścią umundurowania policjanta. Także agresywna postawa paru policjantów naprawdę nie była wskazana tutaj. W stosunku do kobiet. W stosunku do dzieci. Im służycie. I pokazywanie swoich mięśni. Czerek wam pokaże, jak mam mięśnie. I co? Niego nikt nigdy o maskę nie pyta się w sklepie. Dlaczego?
a małe kobiety z małymi dziećmi są szarpane. Do tego zostaliście stworzeni? Tak, proszę, Agnieszka.